Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam Państwa bardzo serdecznie, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich telewidzów i słuchaczy. Panie ministrze, zacznijmy od tematu karabinku Grot. Flagowy polski karabinek rdzewieje, przegrzewa się, zapiaszczony, zacina się, kolba pęka przy uderzeniu, niektóre usterki uniemożliwiają strzelanie. Pisze o tym Onet, twierdzi, że tak mówią eksperci, powołuje się tutaj na pana Pawła Musznera, byłego oficera Gromu. No właśnie, panie redaktorze, i to jest artykuł bardzo szkodliwy, krzywdzący i niesprawiedliwy Onetu, który ukazał się w miniony poniedziałek, gdzie też i eksperci, którzy, jak pan prześledzi internet, było wiele bardzo, bardzo krytycznych ocen, opinii na temat tych cudzysłów, tutaj duży rewelacji Onetu. Panie redaktorze, no, ten artykuł jest publikowany w sytuacji, kiedy no, wiadomym jest, że szykuje się bardzo duży kontrakt, między innymi na Ukrainie, gdzie również i szanse na to, że być może przezbrojenie ukraińskiej armii na broń natowską, bo oni wchodzą w ten kaliber natowski 5,56, a nie 7,62, że również polski zakład, polska firma będzie mogła w tym uczestniczyć. Brudna, PR-owa, nieczysta gra, no która właśnie, wyrządza bardzo wiele. Ja pana pytam o to, czy jest rzeczywiście tak, że jest zapieszczony, że się właśnie przegrzewa, a pan tak trochę odpowiada metodą, marksistowską metodą podejrzeń. Nie, nie, ale to dlatego chcę od razu przejść do samej broni, bo modułowa broń MSBS Grot, która no, była tworzona przynajmniej kilka lat, ja przypomnę, jeszcze będąc przewodniczącym Senackiej Komisji Obrony Narodowej, oglądałem karabiny Grot, wtedy karabin MSBS na targach w Kielcach, wyróżniany, pokazywany, kolejne 4 edycje bodajże targów wystawiany, który nie został wdrożony za czasów Platformy Obywatelskiej do produkcji, a już Chińczycy go skopiowali, zresztą o tym rozmawialiśmy kiedyś u pana redaktora w programie. I dzisiaj to zamieszanie, ta zadyma wokół Grotów dotyczy tak zwanej partii A0, partii przedprodukcyjnej, bo wiadomym jest, kiedy zakład wypuszcza nowe uzbrojenie, nową broń, czyli on oddaje do testowania. To prawda, że się zacinał przy Ale moment, to jest wersja A0, która jest oddana do testowania. I te mankamenty, które zostały w czasie użytkowania przez bardzo wąską grupę osób zaprezentowane, przedstawione, te wątpliwości i niedociągnięcia broni zostały pokazane, one zostały usunięte, bo dzisiaj mówimy o grocie wersji A1, która jest dostarczana do sił zbrojnych od 2017 roku. No i mówimy dzisiaj o wersji A2, już o wiele bardziej zaawansowanej, która jest od 1 stycznia 2021 roku wdrażana na wyposażenie sił zbrojnych. To do kogo trafiła ta wersja A0? Do nikogo. Do nikogo. No nikogo. To skąd no i właśnie ten oficer Gromu? To jest panie redaktorze, bo ten oficer być może był przetestować wśród, być, no bo to jest właśnie, jeszcze raz powtórzę, a wersja A0 była testowana przez bardzo wąską grupę specjalistów, operatorów, żołnierzy. Być może ten oficer Gromu, były oficer Gromu, bo on się tak przedstawia, również był w tej grupie, która testowała. Jeszcze raz powtórzę, dzisiaj nie ma najmniejszego problemu z karabinami Grot. Ta rdzewienie, pierwsza wersja rzeczywiście rdzewiała, rzeczywiście się przegrzewała. To rdzewienie, no właśnie a propos rdzewienia, kolba? Bo powiem panu, że będąc w wojsku i ja będąc w wojsku, no to było już bardzo dawno temu, bo to był przełom lat 80. i 90., posiadałem na swoim wyposażeniu karabin KBK AK, rok produkcji 1958 i nawet jednego miejsca nie było, gdzie była rdza, no ale niech pan posłucha, ale niech pan, nie, no ale to chodzi o użytkowanie. Obowiązkiem człowieka, który posiada swoją broń, jest odpowiednio o nią dbać i odpowiednio ją konserwować. To do każdego no tak, zestawu. Panie redaktorze, chce mi pan powiedzieć właśnie w tej chwili, piękny sposób, że oficerowie Gromu nie potrafią konserwować broń? Nie, no panie redaktorze, ja chcę panu powiedzieć, że jest niemożliwe, żeby broń zardzewiała w takiej formie, jak zostało. Chyba, że została.
ze złego stopu wykonana. Ale nie ma możliwości, bo to jest oksydowany materiał, który ma odpowiednią powłokę, która nie daje. To ona musiałaby być porysowana i tak dalej. To jest po prostu, panie redaktorze, niemożliwe. Panie redaktorze, ale musimy sobie wyjaśnić. Nie, bo żeby nie było, żeby nie było, mnie pan i żeby nie było niedomówień. Nie ma takiej możliwości, że w tym miejscu, gdzie zaprezentowane zostało w materiale Onetu rdzewienia czy zardzewienie, jest to niemożliwe przy właściwej eksploatacji przez żołnierza tej broni. Nie jest to możliwe, absolutnie. I każdy dowódca, który miałby takiego żołnierza, który do takiego stanu dopuszcza broń, po prostu musiałby go wykluczyć z wojska. To nie jest możliwe, panie redaktorze, absolutnie. Czy prawdą jest, że ten karabin nie miał badań kwalifikacyjnych w momencie podpisywania kontraktu? Absolutnie nie. Miał wszystkie badania, które są niezbędne do wdrożenia tego karabinu na wyposażenie sił zbrojnych. I to jest kolejne kłamstwo, które będziemy obalać. Ale to można sprawdzić, no, oczywiście, panie ministrze, dokładnie, można publikować ale nie możemy pewnych danych publikować, bo one są danymi niejawnymi. No, jeżeli chodzi o sprzęt... To wystarczy wypikselować te, panie redaktorze, niejawne dane, no to nie jest takie łatwo, jakby się panu wydawało, jeżeli chodzi o materiały dotyczące obronności kraju. Jeszcze raz panu powtórzę. Nie takie materiały Państwo publikowaliście, nazwiska agentów publikowaliście. Naprawdę, nie przypominam sobie, ja już jestem w Ministerstwie Obrony Narodowej 3 lata. Jak były likwidowane w WSI. Ach, proszę pana, ale to proszę mnie tutaj nie... To dużo poważniejsze zdanie. Nie, no proszę mnie tutaj nie porównywać do czasów, ja jestem w Ministerstwie Obrony od 3 lat. Jeszcze raz panu powtórzę, żadne uzbrojenie, i tutaj pana zapewniam z pełną stanowczością, żadne uzbrojenie, które jest produkowane w kraju, za granicą, w Stanach Zjednoczonych, w każdym innym miejscu na świecie, które wchodzi na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej bez odpowiednich certyfikatów, bez odpowiednich dopuszczeń, nie jest możliwe, żeby weszło na stan. To jest niemożliwe, bo to jest wielostopniowe dopuszczanie do używania przez żołnierza i takie sytuacje nie mają miejsca. Chcę będzie to jeszcze pozew raz przeciwko ONETowi. Właśnie, panie redaktorze, uważam, że Fabryka Broni, Polska Grupa Zbrojeniowa, zresztą rozmawiałem i z panem prezesem Suligą, między innymi wczoraj, z panem również ministrem Gryglasem, który odpowiada za przemysł zbrojeniowy w Polsce, już w tej chwili rozważają na wyjście na drogę prawną przeciwko Onetowi, bo ten artykuł, który został opublikowany, ten artykuł, który jak przedstawił nam atasze ukraiński, atasze Polski na Ukrainie, bardzo mocnym echem odbił się dziwnym zbiegiem okoliczności również w mediach ukraińskich. To jest absolutnie podważenie pozycji Fabryki Broni na rynku. Jeżeli oni chcą kupić ten karabin, no tak, panie redaktorze, tylko wie pani, że fekaliami można kogoś obrzucić, tylko później się oczyścić, to jest bardzo wielki problem. Jasne. To jest absolutnie bardzo brudna, nieuczciwa gra i tutaj to jest godząca również w interes nas, Radomian, bo to jest zakład, który jest swoistą perełką w naszym mieście i tyle fejków, które ukazały się w tym artykule, bez wątpienia IPGZ i Fabryka Broni powinna skierować sprawę do sądów i domagać się wielomilionowego odszkodowania, bo to jest przede wszystkim uderzenie w reputację polskiego przemysłu obronnego, czy patrz radomskiej Fabryki Broni, ale w reputację również tego wyrobu, tego karabinu. Ja przypomnę, że karabin modułowy MSBS w latach, czy w ogóle w tej chwili jest uważany na jedną z bardziej innowacyjnych broni strzeleckich czy broni indywidualnych dla żołnierzy w Europie i na świecie. Mało tego, trzeba pamiętać o tym, proszę pamiętać o tym, że to jest w 100% konstrukcja polska. To jest konstrukcja, która została przygotowana przez inżynierów Wojskowej Akademii. Nie, panie redaktorze. Istotne jest, czy jest sprawna, czy jest niesprawna. Panie redaktorze, więc ja pana zapewniam, wielokrotnie strzelałem z MSBS-ów różnych wersji i naprawdę to jest bardzo dobra broń. Zadam pytanie przede wszystkim takie, lekka, przede wszystkim skuteczna tak i przede wszystkim... komunikuje się Fabryka Broni? Kto odpowiada za komunikację? Panie redaktorze. Bo czytałem odpowiedź Fabryki na te zarzuty, to powiem szczerze, że ona bardziej dotyczyła właśnie taką metodą podejrzeń tego, kto ma jaki interes z tym, żeby nas szkalować, niż polemizowała wprost, tak jak pan mówi, że żadne wojska nie dostały wprost tej pierwszej wersji, że to była wersja testowa.
tego nie usłyszeliśmy wprost i to nie było panie odpowiednio redaktorze, ale o tym, no, to ja nie wiem, pan żyje w jakiejś bańce medialnej, bo wczoraj przez cały dzień komunikowane to było i to wielokrotnie z komunikatów główny przekaz Ministerstwa był taki, Obrony Narodowej. Że Niemcy chcą nas wygryźć nie, z Nie, panie redaktorze, proszę przeanalizować, proszę przeanalizować komunikaty Wojsk Obrony Terytorialnej, Ministerstwa Obrony Narodowej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej i samej Fabryki Broni. Więc te komunikaty naprawdę są wielowątkowe i wczoraj śledząc to w ciągu dnia, bo przygotowywałem się do tego, żeby wziąć udział między innymi w programie telewizji publicznej w gościu wiadomości z panem byłym ministrem, wiceministrem obrony narodowej Czesławem Mroczkiem, który zresztą też podpisywał pewne certyfikaty dla... Ja nawet widziałem artykuł po tej pańskiej rozmowie i też to, co się przebijało, to było to, że Niemcy chcą nas podkupić, a nie... Panie redaktorze, bo dzisiaj kontrakty krajowe, ale również i kontrakty zagraniczne, to jest być albo nie być dla tego zakładu, bo jeżeli dzisiaj ten czarny PR idzie w Polskę i idzie w świat, a zakład ma za moment podpisywać kontrakt na bardzo nowoczesną broń, która do tej pory była w specjalizacji czy w domenie firm niemieckich czy amerykańskich, chodzi mi o karabin wyborowy na potrzeby polskiego wojska, bo to będzie też na bazie MSBS-a produkowany bardzo dobra, nowoczesna broń wyższego kalibru 7,62. Jeżeli dzisiaj mówimy o rozszerzeniu produkcji i wychodzenie na kolejne rynki. Jasne, bronić dobrego imienia, jeżeli nie jesteśmy... No właśnie, dokładnie. To jest czarny PR, który uderza przede wszystkim jeżeli w Radom sobie i w fabrykę broni. Zarzucenia. Naprawdę, to jest zakład, którym się powinniśmy wszyscy szczycić i chwalić. A okazuje się, że mamy do czynienia na przykład z posłami Koalicji Obywatelskiej czy Platformy Obywatelskiej, którzy dzisiaj dyskredytują. No nie chcę przywoływać imiennie, no ale proszę, proszę przeanalizować konferencję prasową liderów czy osób, które odpowiadają między innymi za sprawy obronne w tej formacji. Mam na myśli pana ministra Siemoniaka i pana ministra Mroczka, gdzie pani poseł z Radomia, Kluzik-Rostkowska, składa wniosek o zwołanie w tej sprawie Komisji Obrony Narodowej. Więc tutaj mamy naprawdę wiele, a do tego jeszcze te komentarze, które pojawiają się czy na Twitterze, czy w ogóle w przestrzeni publicznej. One są absolutnie skandaliczne. Jeszcze raz powtórzę. To są komentarze i wypowiedzi, które godzą w dobre imię Fabryki Broni, dobre imię Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Przemysłu Obronnego, ale także dyskredytują bardzo dobry wyrób, jakim jest karabin modułowy. To na koniec ostatnie zdanie. Poseł Zbigniew Giżyński zaszczepił się, ma 47 lat. Żałuje pan teraz, że dworowaliście sobie z celebrytów, a teraz panie okazuje redaktorze, się, że... Nie dworowaliśmy sobie celebrytów, tylko piętnowaliśmy i tutaj w tym przypadku absolutnie, jeżeli to jest prawda, bo pan wchodząc tutaj do studia mówił, że to jest informacja jakby świeża. No tak, Jarosław Kaczyński zawiesił Jeżeli to jest prawda, to jest absolutnie rzecz skandaliczna i niedopuszczalna, panie redaktorze. No ja na przykład w całym resorcie obrony narodowej odpowiadam za program szczepień, odpowiadam za wojskową służbę zdrowia i nie wyobrażam sobie, żebym ja czy ktokolwiek z moich współpracowników, czy w ogóle z kierownictwa Ministerstwa Obrony Narodowej dopuścił się do takich działań, takiego czynu. To jest wbrew uzgodnieniom w ramach Rady Ministrów, wbrew decyzjom polskiego rządu, bo jest przygotowany oczywiście harmonogram prowadzenia szczepień i takie sytuacje absolutnie nie powinny mieć miejsca. Każdy musi czekać na swoją kolejkę i na moment, kiedy zostanie zaszczepiony. I tutaj stawiamy kropkę. Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Łukasz Malenda, do zobaczenia i usłyszenia.